Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że gromadzimy się tutaj dzisiaj. Wiem, że większość z Państwa, jeżeli nie wszyscy, byliście 11 stycznia w Warszawie na Marszu Wolnych Polaków i za udział w tym marszu, za udział w marszu, w którym pokojowo, biało-czerwono wyraziliśmy przywiązanie do naszej ojczyzny. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, musimy wiedzieć i myślę, że wszyscy to widzimy, że mamy w naszym państwie do czynienia z rządami koalicji 13 grudnia, nie 15 października, tak jak oni chcieliby się nazywać, tylko 13 grudnia. Ona nie tylko wtedy się zawiązała, ale nawiązuje do najgorszych tradycji 13 grudnia 1981 roku. Szanowni Państwo, musimy gromadzić się, musimy protestować przeciwko temu, co oni robią. Wszyscy doskonale pamiętamy grudzień, niedawno zamach na media publiczne. Od tego tak naprawdę zaczęła się realna polityka koalicji 13 grudnia. Pewnego dnia wyłączyli sygnał TVP Info. Przed nimi sygnał telewizyjny wyłączany był tylko przez komunistów, właśnie tych, którzy 13 grudnia 1981 roku wprowadzili do Polski nielegalnie stan wojenny. Włączyli sygnał telewizji polskiej po to, żeby nie mówiono o tym, co robią, nie patrzono im na ręce. Donald Tusk chce mieć pełną swobodę zawłaszczania państwa, domykania swojej wyłącznej władzy, tak aby móc realizować nie polski interes narodowy, ale interes obcy, tak żeby móc w imieniu Polski wyrazić zgodę na daleko idącą deformę Unii Europejskiej, tak aby stała się ona państwem, a poszczególne państwa członkowskie, w tym Polskę, w tym przede wszystkim te nowsze państwa Unii Europejskiej, tej suwerenności pozbawiła. Więc zaczęło się od mediów, od przejęcia mediów. Ta sytuacja nielegalna trwa tam nadal. Proszę Państwa, walczymy, podejmujemy walkę prawną. Mamy już kilka pierwszych zwycięstw na koncie. Pierwsze sądy warszawskie stwierdziły, że postawienie telewizji polskiej, Polskiego Radia w stan likwidacji jest po prostu nielegalne. Jaka odpowiedź na to była pana pułkownika Sienkiewicza? Że pewnie ci sędziowie są jakoś uzależnieni od Prawa i Sprawiedliwości, bo oni szanują tylko te wyroki, tylko te rozstrzygnięcia, które są zgodne z wolą Donalda Tuska. Na to się nigdy nie zgodzimy. W Polsce obowiązuje prawo, a nie wola Donalda Tuska. Później, proszę Państwa, sprawa kolejna, która rozpalała emocje i nasze umysły, która trwa nadal. Sprawa panów ministrów, posłów Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika. Media mainstreamowe próbują odsądzać ich od czci wiary, próbują robić z nich przestępców. Dlaczego? Dlatego, że nieustannie od wielu, wielu lat walczą w Polsce z korupcją. Państwo pamiętacie, widać tu też wiele osób, które pamiętają lata 90., jak wyglądała Polska. Nie można było w tym kraju załatwić nic bez łapówki. I to dzięki ich pracy, dzięki utworzeniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, możemy dzisiaj pójść do lekarza i liczyć na to, że nie będzie oczekiwał od nas łapówki. A jeżeli będzie miał takie oczekiwanie, wiemy, gdzie mamy zadzwonić. To ich praca, ich wysiłek. Sporo tych ludzi, którzy siedzą w ławach sejmowych po stronie Platformy Obywatelskiej, po stronie Polski 2050, po stronie PSL-u, oni czują się zagrożeni. Oni wiedzą, że prędzej czy później Centralne Biuro Antykorupcyjne zajęłoby się także nimi. Dlatego ta żywa nienawiść do naszego obozu politycznego i ta nienawiść do panów Kamińskiego i Wąsika, którzy, powiedzieć to trzeba, tutaj są posłami. I choćby marszałek Hołownia wydał jeszcze 5 nielegalnych postanowień, to oni posłami są i będą, bo wybrał ich naród, bo my ich wybraliśmy, drodzy Państwo. Ale nie wystarczy im telewizja, nie wystarczy zemsta na Kamińskim i Wąsiku, trzeba przyjąć prokuraturę. Bo prokuratorzy ośmielili się zwrócić uwagę Bodnarowi, że działa nielegalnie. Że ten, który mieni się prokuratorem generalnym,
ten, który powinien stać na straży sprawiedliwości, na straży prawa, działa nielegalnie. Przyłączył się do tej zgrai Tuska i razem z nimi chce przejąć polskie państwo i polskie instytucje. Dlatego nielegalnie, znowu bezprawnie zmienili prokuratora krajowego, zmieniają kolejnych prokuratorów po to, żeby ochronić siebie, a mścić się na nas, na polskich patriotach, na członkach, posłach, parlamentarzystach, na każdym z tych ludzi, którzy ośmiela się popierać Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, na to także nie możemy się zgodzić. Ale nie tylko te zmiany ustrojowe mają ogromne znaczenie. Próbuje się także wprowadzać do dyskusji, do porządku obrad zmiany, które uderzają w nasze poczucie dobra moralnego, w nasze przekonanie o tym, co jest dobre, a co jest złe, szanowni państwo. Robi się to po to, żeby nas podzielić, żeby nas skłócić, żeby przez Polskę przetoczył się kolejny poważny konflikt. Mam tu na myśli oczywiście sprawę aborcji do 12 tygodnia życia. To jest i niemoralne, i niezgodne z polską konstytucją i na to także zgodzić się nie możemy i na pewno się na to nie zgodzimy. A to wszystko dzieje się po to, żeby odwrócić naszą uwagę. Żeby odwrócić naszą uwagę od tego, co odbywa się za naszą zachodnią granicą. Od tego, co dzieje się w Brukseli. My, szanowni państwo, od początku tej kadencji zwracamy uwagę, już wcześniej zresztą o tym mówiliśmy, że w Unii Europejskiej planuje się poważne zmiany. Planuje się przeniesienie podstawowych kompetencji. O tym, jakie podatki będziecie państwo płacić. O to, czy będziecie mogli jeździć samochodami takimi, jakimi jeździcie. Czy będziecie mogli mieszkać w mieszkaniach tak ogrzewanych, jak one są ogrzewane teraz. O tym chce decydować Bruksela. O tym, czy będziemy mieli nadal polskie lasy. O tym także chce decydować Bruksela. My się na to nie zgadzaliśmy i dlatego konsekwentnie Komisja Europejska rzucała nam kłody pod nogi po to, żeby ułatwić Donaldowi Tuskowi powrót do władzy w Polsce i on teraz w tej Brukseli będzie spłacał długi. Nie będzie mowy o reparacjach od Niemiec, nie będzie mowy o naprawieniu krzywd, które nam wyrządzono, nie będzie mowy o domaganiu się tego, co nam się należy, tylko będzie stopniowy, kawałek po kawałku oddawanie polskiej suwerenności. Po to wyłączono telewizję polską, po to ubezwłasnowolnia się prokuraturę, po to wprowadza się tematy, które mają nas skonfliktować, odwrócić uwagę, po to, żeby po cichu, w zaciszu brukselskich gabinetów spłacić długi, żeby Donald Tusk mógł spłacić swoje długi wobec Urszuli von der Leyen i innych, którzy pomogli mu wrócić w Polsce do władzy. Dlatego, proszę państwa, musimy się gromadzić, musimy wyrażać nasz sprzeciw, ale także musimy się zmobilizować, bo czekają nas kolejne wybory. Czekają nas wybory samorządowe i bardzo ważne jest to, kogo wybierzemy w Grudziądzu, kogo wybierzemy do sejmików wojewódzkich, kogo wybierzemy w innych miastach, w innych województwach, tak żeby ci ludzie tutaj w terenie stali na straży polskich zasad, polskich wartości. I chwilę później wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie lekceważmy tych wyborów. Wybierzmy patriotów, ludzi, którzy tam w Brukseli i w Strasburgu będą walczyli, krzyczeli, będą bronili polskiego interesu narodowego. Bardzo państwu dziękuję, że tutaj jesteście. Jeszcze Polska nie zginęła, póki się gromadzimy na takich manifestacjach. Dziękuję bardzo. W imieniu Rady Miasta, radnych, przyjmuję. Moi drodzy, dzisiejsze spotkanie w zasadzie należałoby upamiętnić pewnym skandowaniem, które jest związane z tym, co wymienił szef Semper Fidelis w Grudziądzu, przeciwko czemu dzisiaj protestujemy. Ogólnie możemy powiedzieć jedno mocne zdanie. Stop bezprawiu! 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 Sprawiu! Polacy, nie godzimy się oczywiście, Grudziądzani, nie godzimy się na łamanie prawa. To, co dzieje się dzisiaj w Polsce, zamykanie ust. Przed nami różne transparenty, tu jeden z nich mówi TVN i Tusk. Nie zamkniecie nam ust.
Te wszystkie kierunki, które dzisiaj są obierane w Polsce, mają za zadanie zneutralizowanie demokracji. Demokracja ma być ograniczona do pseudokonferencji prasowych, w której będą brali tylko wybrani dziennikarze udział. To jest dramat. Nie ma wolności mediów. Wolne media! 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 Kochani, przed nami 7 kwietnia. Dzień bardzo ważny w życiu samorządu. Będziemy wybierali tych, którzy będą decydować tu na miejscu, tu w Grudziądzu o naszym losie. Będą o tym decydowali, jak Grudziądz ma wyglądać, jaką ma mieć perspektywę, czy będzie bogaty, czy będzie biedny. Gdy weźmiemy pod uwagę nurt polityczny, który rządzi, kieruje tym miastem w zasadzie od 2006 roku, jest niezmienny, to odczuwamy bardzo duże zagrożenia do tego, co może się zdarzyć niebawem. Jeżeli ta sama polityka będzie realizowana, która jest u góry, tu w Grudziądzu na miejscu, to miasto czeka niestety, ale tłumienie wszelkich odruchów samorządowych, społecznych, tłumienie wszystkich inicjatyw, które będą związane z patriotyzmem, ale które będą też krytyczne wobec władzy, bo to rzecz bardzo ważna. W demokracji podstawą wszystkiego jest krytyka. Musimy być krytyczni wobec złych decyzji, wobec złych zachowań. Wspaniałe programy przed nami, które były określone przez Prawo i Sprawiedliwość, przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, między innymi wybudowanie centralnego portu komunikacyjnego, a dla Grudziądza szprychy. Wiecie Państwo doskonale, słyszeliście, co to jest szprycha. To jest szybka, wspaniała kolej, która była w planach, która miała przebiegać przez Grudziądz, przez stację główną, przez Grudziądz główny, przez jego dworzec. Dzisiaj ta kolej jest mocno zagrożona. Jeżeli nie będzie wybudowany centralny port komunikacyjny, nie będzie w Polsce szybkich kolei. Nie będzie w Polsce szybkich kolei i nie będzie jej w Grudziądzu. I nie dojedziemy do Warszawy w 1:15. A taki był plan. Taki był plan, żeby Grudziądzanie mogli dojeżdżać do Warszawy w 1:15. Te plany wszystkie legły w gruzach. Można by tutaj wymieniać całą litanię rzeczy, która jest dzisiaj potencjalnie zagrożona. Mówimy też o elektrowniach atomowych, które miały być pewną dywersyfikacją, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. O bezpieczeństwo energetyczne Polski to jest dzisiaj także zagrożone, bo słyszeliście Państwo o zmianie lokalizacji. Każda zmiana lokalizacji to jest planistyczne 7 lat. To jest 7 lat opóźnienia i to nie będzie realne. To niestety znowu pójdzie do kosza. To wszystko, co wykonano do tej pory, znaczące umowy, które zostały podpisane w zakresie realizacji tych elektrowni atomowych, niestety, ale pójdą do kosza i takie elektrownie mogą nigdy nie powstać i w Polsce mogą nie pojawić się nowi, znaczący inwestorzy, którzy liczyli na tani prąd. To te wielkie sprawy, ale także sprawy małe Polaków. Sprawy małe Polaków to także nasze codzienne rachunki. Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo w rachunkach jest tylko zagwarantowane do kiedy? Do półrocza. A co będzie w drugim półroczu? Nie wiadomo. Co będzie w drugim półroczu? Rachunki za prąd, za gaz mogą znacząco wzrosnąć. Wtedy Polacy dostaną po krzyżu. I wtedy być może obudzą się. Ale kto wie, czy nie będzie za późno. Jeżeli dzisiaj Polska, Polacy nie będą protestowali przeciwko tym złym rządom, tym złym zachowaniom tego rządu, który praktykuje anarchię, bo to jest anarchia, to musimy dzisiaj krzyczeć: stop anarchii! 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 Dzisiaj musimy być oczywiście w łączności. Nie ma podziałów. Podziały pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a bezprawiem są znaczące i dzisiaj musimy rozróżniać tę kwestię, ale ta większość Polaków dzisiaj w Polsce stoi po stronie prawa i sprawiedliwości. Chcemy przestrzegać prawa i sprawiedliwości, chcemy dbać o siłę naszej ojczyzny. Nie zgadzamy się na pakiet relokacyjny, który został przyjęty przez niestety Donalda Tuska, słyszeliśmy, kiedy telewizja polska, kiedy media były przejmowane, kiedy włamywano się w zasadzie do siedziby. Tam w Brukseli zapadały najgorsze dla Polaków decyzje, które otwierają drzwi dla tego pakietu relokacyjnego. I
Polska tego nie chce. Polacy nie są dzisiaj przygotowani, aby przyjmować ludzi, którzy niestety, ale nie sprawdzili się w systemie zachodnim. A o to dzisiaj chodzi, bo takie kwestie się dzisiaj nam narzuca. Jeżeli tego nie spełnimy, to będziemy ponosili konsekwencje finansowe. Państwo wiecie doskonale jakie. To tyle. Byśmy mogli tutaj w nieskończoność mówić i w zasadzie opowiadać o pewnych historiach. Ja myślę, że największa ostatnia tragedia to jest przyjęcie dzisiaj Orlenu i w zasadzie odejście pana prezesa Obajtka, który stworzył giganta finansowego, ale giganta też bezpieczeństwa polskiego, bo to jest potężna firma, potężne konsorcjum, które gwarantowało Polakom bezpieczeństwo. To właśnie z tych środków były finansowane tarcze. To właśnie z tych środków wspomagano Polaków w ich rachunkach. Jeżeli dobiorą się faktycznie do Orlenu, jeżeli Orlen zostanie podzielony na drobne, jeżeli nie będzie generował takich dochodów jak dzisiaj, a państwo doskonale wiecie, jakie są wzrosty, to są gigantyczne miliardy i gigantyczne inwestycje. Ja powiem tylko, że jedna z tych inwestycji trafiła do Grudziądza. W Grudziądzu budowana jest elektrownia gazowo-parowa za 2 miliardy złotych. Ta elektrownia nie mogła być wcześniej budowana, dlatego że nie było zdolności finansowej w spółce Energa. Dopiero po połączeniu kapitałowym te 2 miliardy złotych stały się dostępne dla nas i ta inwestycja jest realizowana. Dziękuję. A jeszcze na koniec jeszcze raz krzyknijmy sobie istotne hasło polityczne, tu lokalne. Myślę, że tutaj mam taką podpowiedź. Grudziądz wolny od Platformy. 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 W 1980 roku Solidarność dała początek odrodzonej Polski. W tej chwili... Dlaczego? Znaczy ja nigdy nie ulegam. W tej chwili sytuacja jest ordynaryjna. Tożsamość Polski jest zagrożona. W trudnych czasach powstała rota Marii Konopnickiej. Ja dostałem tutaj wszystkim teksty i spróbujmy razem zaśpiewać. Bez... To ma być wspólne odśpiewanie roty. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć wody. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg.